Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 2022. I słuchajcie, od razu bierzemy się za robotę, a czeka nas kultywacja tego dużego pola. Więc no, trochę nas czeka roboty, więc siadamy i lecimy z tym. Dobra, odpalamy Ursusa, potężną maszynę, słuchajcie, 155-konną. I ruszamy do boju. Jeszcze sobie ustawię, no tak 13 km na godzinę. Myślę, że to chyba nie jest źle. Przynajmniej szybciej się zrobi, nie? Jeszcze kurczę, musimy i posiać, i zasiać, i wysiać, i... No i w ogóle sporo pracy nas tu czeka. No a przede wszystkim też nowe wozy czekają do rozruchu pierwszego, słuchajcie, do tak zwanego rozdziewiczenia, czyli załadowania gnojówką, później też i obornikiem, no i zasiania pól. Także naprawdę roboty, a roboty mamy. Nie wiem, czy pojedziemy sobie tam na koniec, czy tutaj. Wiecie co? A, weźmiemy takiego poprzeczniaczka. Ale to nie, to z tamtej strony by trzeba było zrobić. Zrobimy z tamtej strony sobie poprzeczniaka. No i będzie tu zrobione. Będziemy wiedzieć, gdzie jest granica, słuchajcie. Dobra. Koń mi troszeczkę przeszkadza. Jogi go nie wiem, z boku gdzieś, albo nie wiem, z tyłu. O, z tyłu te kurcze ciężarówki mają. Te ciągniki siodłowe, tak zwane. Z tyłu za tym. Amerykańskie szczególnie. Ale trudno, no widocznie nie dało rady. No, nie dało rady. No, robota idzie, po pijaku, ale idzie, słuchajcie. No, żeby pan wyhamował, pan pijaniu, Janek. Czekajcie, wiecie co, tutaj też zrobimy sobie poprzeczniawkę. I jedziemy, przejdziemy się, będziemy robić tak, że jedno okrążenie zrobimy na zewnątrz, a drugie w środku. O, tu jest taki ten kurczę zakręt tego pola. Mam nadzieję, że w tym odcinku zmieścimy się z tym polem zrobienia. A może ja przyspieszę ten filmik, jeszcze nie wiem, zobaczę. Może w razie muza w tle leci, żeby się nikt nie nudził. Każdy sobie, słuchajcie, może iść kawkę zrobić, coś takiego do wypicia, do ten, albo na przykład podczas jakiejś pracy włączyć muzykę i widzieć je na przykład. Czy pracy, no właśnie, tylko jakie.
Od, nie, no, prasowanie na przykład. O, kto tam prasuje do nas? Dobra. Pojedziemy sobie teraz tak. Tu faktycznie ten komin przeszkadza. Jest tak... W tamtym ursusie tak nie przeszkadzało, nie? Jakoś chyba był inaczej troszeczkę, albo chyba bardziej był tutaj... Ale czuć, że... Znaczy, wiecie co, powiem wam jedno, czuć tą siłę taką, że ten... Nie no, dawaj mi tutaj to narzędzie, ja tu ci sam zrobię, wysiadaj mi z tego ciągnika, sam ci to powiem. Czuć po prostu tą moc. Niż tamten, nie? Tamten, nie pamiętam, ile on miał tam? 905 koni, czy jakoś 9, nie? Jakoś tak powyżej chyba stówki miał, nie? Już mieliśmy takiego bardziej chyba. Czasem, no nawet 120 może był, miał. Na razie idzie ok, jest 11-12 godzina już, słuchajcie. Jeszcze nie dzwonili tam do mnie w sprawie tego auta, czy jadą, czy nie. Ale ja też nie mam czasu, żeby tam... Przyjadą, to przyjadą, jak nie przyjadą, to nie przyjadą. Proste i logiczne, nie? W każdym bądź razie, jak chcą sprzedać... Ja pieniądze mam, chcą sprzedać, to ja kupię. Przypominam, że... Do kupienia mam, słuchajcie, pasacika biały z hakiem. Także no, mówię, no, przyjdzie kurczę zima, tym rowerem też zasuwać, a też nieraz rzeczy trzeba będzie w urzędzie załatwić jakieś tam, czy podjechać do sąsiada gdzieś tam, czy do innej wsi coś załatwić, to słuchajcie, to nie ma jak, no nie ma jak, no rowerem, no dobra, no jest ten rower, jest, no jest. No też tak, wiecie, no, pan Janek wiecznie... Wiecznie no, jeździć na rowerze nie będzie już mógł nieraz, nie? Stawy już nie te, jeziora. Dobrze. A, jeszcze byśmy, słuchajcie, pojechali sobie po wodę. Otóż to... Woda też by się przydała. Czekajcie, może... O, tak zrobimy. Lepiej będzie widać. Jak szeroko możemy tą broną, kultywatorem obszar wziąć. Jeden czort, wiadomo o co chodzi. No coś mnie, przepraszam was bardzo, ale o, ho. Trzeba coś popić chyba. I nie mówię o wysokoprocentowych trunkach. A zobaczcie, jak robota szybko idzie. I już zmiana, kolej, patrzcie, i już kolejna. Kurde. I kolejne okrążenie. Chociaż okrążenia toru się robi w przeciwną stronę, nie? To jest dziwne. Nie pamiętam, jaka historia tego była, że odwrotnie niż normalnie zegarek leci, nie wiem. Była. Dlaczego niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, tylko przeciwną stronę. Są biegi na przykład, nie? No, jakiekolwiek, tak? Znaczy no, wiadomo, na setkę to tam... No chociaż na setkę też, nie? Nie wiem. Na przekór, słuchajcie, chcieli czasu. No to też ciekawe, nie? Bo tak, no na przekór czasu chcieliśmy iść. Czas leci do przodu, a my się nie chcemy zestarzyć, nie? Tak na przykład sportowcy mogliby powiedzieć.
Ostatnio słuchałem wywiad, ale nie wiem, to nie dla wszystkich taka informacja, wiadomo, ciekawa, ale wywiad z Robertem Kubicą, no okazał się, no jest mistrzem, tak, świata, teraz w tych, ja tego akurat tych wyścigów nie oglądam, nie wiem jak wygląda, jak się one tam nazywają, no, ale został mistrzem świata, pierwsze miejsce ma, no oczywiście jego team cały, bo to też tak nie można powiedzieć, że Kubica, nie, jego team. Ale na przykład wypowiadał się na temat DRS-ów, słuchajcie, w Formule 1 i na przykład powiedział, że on na przykład by zdjął te DRS-y z bolidów ze względu na to, że one nie pokazują kunsztu kierowcy. Po prostu teraz kierowca wciska guzik i po prostu każde wyprzedzanie to jest takie, może dla widza, nie? Dla nas to jest spektakularne, nie? Bo to wiadomo, no bo słuchajcie, Formuła 1 to jest taka, że to jak w piłce nożnej. 90 minut i może żadna bramka nie wpaść. No ale jedni mówią, no co w tym ekscytującego? No wiecie co, no gdyby nie było, no to by tyle ludzi tego nie oglądało. Emocje zawsze jakieś tam są. Chociażby nie dlatego, że ktoś strzelił bramkę czy nie, ale na przykład walki, nie? Między jedną drużyną a drugą. Pokazywanie, wiecie, podań, jak to wychodzi. To tam są emocje, nie? Są emocje. Ja akurat, no, a mniejsza o tym, nie mówmy o mnie. Ale to tak samo jak z Formułą 1. No, ja jak pierwszy raz kiedyś oglądałem, to jeszcze jak, no mówię, no przed Kubicą oglądałem, i no nie to, nie, no wiadomo, no nie było to w polskiej telewizji, no bo nie było. Dopiero jak Kubica zaczął jeździć, to się pojawiło. I, ale wiecie, no. Ale widzę u siebie to, znaczy widziałem, zauważyłem to, u siebie to zauważyłem, no, zauważyłem i odczułem, bo to nie ma to tamto, jedno, jedno nie wykluczyło u mnie drugiego. Chodzi o to, że na początku było spoko, nie? Ale jak już na przykład jak Kubica właśnie już odszedł z Formuły, znaczy no odszedł, bo no, nie było wyjścia, uległ wypadkowi i po prostu no... Lopsik. To wiecie co? To zauważyłem, że początek tylko. No bo formuła nie była taka emocjonująca. Ona na początku startu jest emocjonująca. I końcówka, tak? Chociaż końcówka to też tylko, żeby zobaczyć, kto faktycznie wygrał i tamten. Ja rozumiem, no, pasjonatów Formuły 1. I też rozumiem, bo ja takim kiedyś byłem pasjonatem, naprawdę oglądałem cały wyścig. Ja nawet kiedyś miałem, znaczy grałem nawet w Formule 1, słuchajcie, jak miałem formułę, już nie pamiętam nawet na półce, czekajcie, czy ona tu leży gdzieś. Jaka to była formuła? Widzę, Formuła 1. 2000 chyba 10. Czekajcie, zerknę, aż kurde nie mogę. Tak, Formuła 1 2010, słuchajcie. No to ja nawet mam grę z dwa, pierwsza moja Formuła 1 była Formuła 2010. I powiem wam szczerze, że ja nawet odbywałem takie wyścigi normalnie tyle, ile one sobie liczą czasowo. To zobaczcie. Przecież... Znaczy, wiadomo, no w grach bardziej jest ekscytujące, bo to, wiadomo, no sam prowadzisz ten bolid, tak? To musisz się skupić na jeździe, nikt tego nie ogląda, więc tam, wiecie, nie? Ale na przykład właśnie przy oglądaniu Formuły 1, no to wiadomo, no to pierwsze okrążenia to są te takie w zasadzie najważniejsze, pierwsze trzy, nie? Pierwsze pięć, do pięciu to już tak już powoli to wszystko, te emocje siadają, no bo... No bo w zasadzie to, no tam się nic nie wydarzało, no, chyba że, nie wiem, spadł deszcz, o, to było super. To jeszcze takie odcinki, to nawet jak mam z kolegą rozmawiam, to dla niego to jak spadnie deszcz, to obejrzy cały, nie? Ale jak tak, to tylko pierwsze trzy odcinki, czy tam, znaczy pierwsze trzy okrążenia i on, i wynik końcowy. No albo teraz jest faktycznie... Okej, okay, nie wziąłem, opuściłem, nie opuściłem, słuchajcie, broń. Dobra. Super, panie Janku. Ale teraz opuszczę. No, muszę, może tak pojeździmy, właśnie.
No i co? No i wiadomo, no i ostatnie. Co tu się stanęło? Aaaa! Kurde, tu jest ten konar. Czy konar, no. To trzeba. Tego się nie da ściąć. O, ściąłem troszeczkę. Tu jest ten konar, trzeba go ściąć. I są takie urządzenia, które muszę, kurczę, zamówić kogoś, żeby to mi to. Ale no co teraz? Kurde, wiecie, tutaj narzędzia się psują. Czekajcie, musimy to cofnąć. Delikatnie to zrobić. Trzeba po prostu pamiętać, że tutaj to jest. No właśnie. No ale dobra, nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć, bo tak, kurde, wiecie, nic nie wychodzi na razie z tej mojej gadki. O co chodzi? Chodzi o to, że no teraz na przykład lepiej się co po niektórym ogląda taką formułę, ze względu na to, że tam jest, no, częściej się już wyprzedzają, nie? Częściej się wyprzedzają, ale to właśnie za sprawą pewnych urządzeń, takim jak DRS, czyli po prostu tam facet włącza guzik i dostaje w pewnym momencie większą energię w samochodzie i po prostu to, no, bolid, no, jest w stanie po prostu wyprzedzić bez jakichś tam, no, bez problemów bolid jadący przed nami. I Kubica powiedział, na przykład, powiedział, że on by taki DRS-y, gdyby był, zależałoby to tylko od niego, to on by taki DRS po prostu zlikwidował w Formule 1. Ze względu na to, że po prostu guzik to każdy potrafi wcisnąć, ale już, wiecie, kiedy. I on też to przyznał rację, że po prostu, no, emocje jakieś takie są teraz mniejsze, jak się na przykład nie wyprzedzają. Ale na przykład dla niego, jako kierowcy, powiedział tak, że siedząc na przykład przez 30 okrążeń, siedząc komuś na tyłku i po prostu też, wiadomo, nie popełniając żadnego błędu i po prostu tylko wyczekujesz ten moment, jaki błąd na przykład popełni przeciwnik, nie? I wtedy bierzesz go. To dla niego są to takie emocje, bo to wiadomo, nie? Że po prostu wyczekujesz, nie? Wyczekujesz chwili. Wiecie co, ja wezmę sobie... Cofnę. Także no, z jednej strony się mogę z nim zgodzić, znaczy no mogę, nawet się z nim zgadzam. Bo to jest, bo mówi prawdę. Dla niego tak. Dla niego jak najbardziej. Te emocje są wtedy, kiedy on, a nie, że guzik wciśnie i po sprawie, nie? No i co to? No wyprzedził, no już nie są takie te emocje. Ale też kunszt kierowcy przede wszystkim. Bo siedzenie też cały czas komuś na tyłku, no to też jest, wiecie, i nie popełnić błędu, bo to wiecie, cały czas z okrążenia na okrążenie skupiasz się i wyczekujesz chwili, momentu, kiedy będziesz miał na tyle jakąś tam lukę, albo że przeciwnik po prostu gdzieś się zagapił, dosłownie jedną sekundę gdzieś się zagapił i po prostu, no, straci pozycję. Z tym się mogę zgodzić, ale on też się zgadza, że dla nas, dla widzów, no to ten DRS robi swoje, bo jednak, no, wyprzedzamy, nie? Wyprzedzamy, coś się dzieje, jakieś emocje są, nie? No to jest taki sport, taki sport. No i słuchajcie, skończyliśmy. No i elegancko. I wracamy, słuchajcie. No i teraz pytanie. Teraz zaraz zobaczymy. Podjedziemy sobie tutaj, czekajcie, wysiądę sobie chociaż, albo, wiecie co, stanę sobie gdzieś tak
na pograniczu jednego i drugiego. Wysiądziemy, słuchajcie, i sprawdzimy. No tak, tutaj trzeba będzie tak czy siak. PH, azot też. Także wapno. Tylko teraz jak to jest z tym wapnem? Wapno chyba trzeba teraz, nie? Przed sianiem. Ja już, kurczę, dawno tego nie robiłem i zobaczcie, już człowiek pozapominał takie rzeczy. I to w zasadzie bardzo ważne. Rolnictwo precyzyjne. Wartość PH. Wartość PH można zwiększyć wapnując glebę. Czynność należy przeprowadzić co trzeci zbiór. No ale to... No tak, no ale tutaj widzę, że u nas spadło. Domyślnie rozsiewacz wapna automatycznie do swojej rozsiewacz. Tak, 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 to ja wiem, osiągnąłem. Samodzielnie, jeśli wartość PH znajdzie się poza optymalnym zakresem, plony zaczynają spadać w zależności od rodzaju gleby. No dobrze, ale kiedy to wykonujemy? Co? Kiedy się wykonuje? Przed, na przykład, to, czy to jest ważne, czy najpierw... A to jest pierwsze, wartość PH, czyli może to jest drugie. Czyli najpierw trzeba wziąć... Tak, widzę, że tutaj tak, kurczę. Tak, może najpierw zawapnujemy. Później tutaj polecimy, słuchajcie, gnojówka lub obornik, tak, podniesie poziom azotu o konkretną wartość w zależności, no i później posiejemy, no i jeszcze trzeba będzie pewnie nawóz, należy stosować w trakcie początkowych faz wzrostu, po zasiewie, nawóz, ale mineralne, tak, bo te wysiane, no właśnie. Jak, czyli najpierw zrobimy tak, wapno, słuchajcie, na tych dwóch polach, później polecimy sobie obornikiem, jeżeli się obornik skończy, to, to gnojówką, no, glebę nawozową, gnojówka lub obornik, tak, przed zasiewem i później zasiejemy, no i zobaczymy, czy tam będzie trzeba później jeszcze raz ten azot, czyli ten nawóz mineralny, sztuczny. Ale płynny tam pisze. No dobra, mam jakiś tam. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu ogólnie, bo zobaczymy jak to nam będzie mówić tutaj podpowiedź, nie? Tutaj zobaczymy. Dobra, to lecimy po wapno. Może brony tu sobie umyjemy. Dobra, złożymy je najpierw jeszcze, bo widzę, że są niezłożone. Dobra, gdzieś je sobie tutaj schowamy. Nie, no tak, no tak widocznie musi mieć, że tak. Ni to kicha, ni to coś prycha. Włączymy sobie od razu. Oj! Dobra. W górę go. Może troszeczkę zaraz. Przywieziemy też wapno sobie tam od razu. Ciekawe, obyśmy mieli, nie? Polecimy sobie zaraz, wapno przywieziemy już, żebyśmy mieli.
Proszę, zgarniemy sobie od razu. Tylko teraz tak, jak wezmę to... Dobra, wezmę tutaj to położę. Bo miałem gdzieś indziej. Ale odpukać, słuchajcie, na razie nie mam żadnych takich problemów większych, czy też z tym Ursusem, że tam silnik mi kurczę, nie chce wystać. Coś jednak z tamtym Fiatem było nie tak, a to włoskie jednak, to nie polska produkcja, no to tak niestety. Waltra też niczego sobie, powiem wam szczerze. Ona chyba nie jest z jakiegoś dodatku. O kurde, czekajcie. Dokładnie musiał jeszcze wziąć ten. A, i tu jeszcze sprzedać trzeba. Kurde, no jest trochę, no jest roboty na tej wsi, słuchajcie, u pana Janka. Ten bloczek podjedziemy sobie. On już jest za mały, tak wam powiem szczerze. Czekajcie, gdzie jest wapno? Tam mam wapno. Zobaczcie, jaki on ma skręt, kurde, zobaczcie. Normalnie bym... Tutaj normalnie człowiek by wyrobił normalnie. Pięknie, bardzo mi się to podoba. Nie żałuję, słuchajcie, jednak... No, idzie nowe, słuchajcie, jak to mówią. Przywieziemy sobie jeszcze jeden, bo tu jest bardzo mało tego, 53 litry. Myślę, że to jest dosyć mało. Ale normalnie, cichutki, kurcze. To sobie postawimy. Lecimy. Kurde, normalnie przyjaźń się po prostu chce. A tak się przyjemnie teraz naprawdę pracuje. No, wapna trochę mamy. Tylko wiecie co? Chciałbym w przyszłości kupić, kurczę. Czekajcie. Suknię walnąć. Tą taką kruszarkę do... Do kamieni. I byśmy mieli za friko. Tylko, że też kamieni nie mamy dużo z drugiej strony. To, a wiecie, to też nie kosztuje jakieś tam... Małe pieniądz. Tutaj stanę z tym workiem. Może tutaj to sobie załadujemy go. Jak to załadować? Wyładuj, ale załadować się nie da. Czy może jest... Powinno się dać załadować. Może troszeczkę
nie w tą stronę, może od drugiej strony. Co mi się wydawało, że przesyp, chyba że muszę to ręcznie, tak? Znaczy ręcznie, w sensie, bo się nie da. Kurde, dobra. Ty, no to przecież to jest... Nie, no nie będziemy ten, musimy to podjechać i wsypać jakoś. Dobra. Niedobrze, bo byliśmy już ładnie usytuowani. Teraz ten worek jeszcze mamy, cholipcia. Ej, puść go. Co teraz? Nie wsypię? Jakby to? Nie powinien wsypywać. Matko jedyno! Widzicie? Nic nie mówicie, słuchajcie. Nie piszcie ta listów, nic. Ja mam tutaj nawóz. Wyładujemy go. Okej, okay. Ja tu mam nawóz. Ale to się przyda. Może, zobaczymy. Kurde, no. Czacie. Trzeba umyć? Umyjemy go. Umyjemy go. On jest tak brudny, to lepiej umyć. Chociaż wiecie, to i tak tutaj ten nawóz. Ale umyjemy już. Brudny jest. Powinniśmy go wcześniej umyć. Przecież nam tutaj się kurczy niejaki niejakiś tam. No on jest jakiś brudny, dziwny, nie? Taki. Zobaczcie. Może da się. No o, zobaczymy, czy się tak go. No przez takie kurczę, no. Już spóźnieni jesteśmy, słuchajcie. Już jest 12:23. Musimy się go umyć. To tak z grubsza. Się wapno przyczepić, albo by wysuszyć. Albo wytrzeć do sucha, nie? Kurde, dosterkałyśmy stąd. Ciekawe, czy da się teraz? Nie, muszę teraz widzieć. Teraz, jakby stało to, teraz to muszę podjechać. Leci, dobra. No to dużo żeśmy nie załadowali. Kurde, no. Trochę on wyżej nawet wyższy jest. Słuchajcie, wyższy jest ten ciągnik i przez to. I przez to łatwiej tutaj podejść tym z tym worem. Dobra.
Przejedziemy się raz tutaj. Zobaczymy, ale piękny, bialutki. Dobra. Dobra, możemy zwiększyć prędkość. Nie, 15 chcę tylko jechać. Dobra. Starczyło. O, to tego wapna to faktycznie będzie szło sporo. Teraz sobie przypominam. Czekajcie, a czemu tak krzywo pojechaliśmy? Zobaczcie, ile tego wapna tutaj zechlało. Cały ten. Ale jaja. Kurde. Kurde. Czy problem? W sensie problem. Większy zbiornik tego potrzebujemy. Teraz... Ale tego wapna leci. Zobaczcie, ile tego wapna pójdzie. Trzeba będzie kupić chyba jakiś do wapna lepszy chyba zbiornik, to znaczy rozsiewacz tego wapna, większy. Bo to będziemy, kurde, się srać z tym teraz. No, teraz widzę, że zapotrzebowanie... No i właśnie o to chodzi, nie? Słuchajcie, widzimy, widzimy zapotrzebowanie na lepszy... na większy jakby tutaj na... rozsiewacz wapna. Czy też nawozu, nie? Przecież nawozu mniej, ale z wapnem już są problemy. Zaczynam do końca tam. Damy radę dojechać do końca pola? Nie. Chodźcie, Franca. Dobra. Dobra. Moi kochani, dobra. Zostawimy to na dzisiaj tak, jak teraz to widać. Kurde, zobaczcie. Ja coś czuję, że jeszcze będziemy musieli po te worki wapna pojechać, bo nam braknie. Jak to tak ma? Szkurde. Dobra, ale słuchajcie, w następnym odcinku zrobimy tak. Zobaczymy, poszukamy jakiegoś lepszego, większego zbiornika na to wapno. Bo się zarobimy, zarobimy się. No i coś trzeba zrobić z tym konarem, kurde no. Ach, muszę podzwonić. Dobra, w każdym bądź razie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No jeśli tak, to zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania odcinków. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć!